RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. To jest program RZG Interwencje. Kłaniają się Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy przed schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przy ulicy Szwajcarskiej. Ta placówka ma dość poważne problemy finansowe. Jeszcze 2 tygodnie temu dług wynosił około 150 tysięcy złotych, a rocznie na schronisko trzeba wydać około 1,5 miliona złotych, z czego 600 tysięcy złotych daje miasto. Czy schronisko będzie w stanie wytrwać do wiosny? I pytanie, czy jesteśmy w stanie, my jako zielonogórzanie, no i przede wszystkim władze miasta, postarać się, aby powstało nowe schronisko, nowa tego typu placówka w naszym mieście. O tym dziś będę rozmawiał z moimi Państwa gośćmi, których teraz przedstawię. A razem z nami jest Sylwia Dobek, wolontariusz schroniska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest również z nami pan Marcin Michałowski, pracownik schroniska. Dzień dobry. Drodzy Państwo, spotykamy się już po raz kolejny. Ostatnie spotkanie, pamiętam, w trochę innym gronie, ale również w tym miejscu, było w marcu. Były obietnice wyborcze, dużo ładnych słów, ale z tego co widzę, chyba konkretów na razie nie ma. Na początku pytanie do pana Marcina. Jaki był ten 2018 rok dla schroniska? Bo nie był chyba to łatwy rok. No niestety rok nie był łatwy z tego względu, że po raz kolejny mieliśmy incydenty z panleukopenią. Tak samo grzybice wśród kotów, które potężnie nadszarpnęły nasz budżet na leczenie zwierzaków, idą potężne pieniądze. Dodatkowo mieliśmy prawie że epidemię włosogłówki, która uniemożliwiła i spacery zwierzaków. Tak naprawdę musieliśmy troszeczkę przymknąć schronisko dla odwiedzających z tego względu, żeby przede wszystkim pasożyta nie wynieść poza, nie pozarażać innych zwierzaków, które też w mieście żyją, bytują, i dzikie zwierzaki, i też domowe, prywatne. Więc niestety no, budżet został potężnie nadszarpnięty, przede wszystkim właśnie na leczenie zwierzaków. Jak aktualnie wygląda sytuacja finansowa w zielonogórskim schronisku? Więc no, przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowania za potężną pomoc od mieszkańców Zielonej Góry, również spoza Zielonej Góry, bo mieliśmy i dofinansowania od osób prywatnych z zagranicy, czy Niemiec, czy Anglii. Także naprawdę, naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. No, z tego co mogę powiedzieć, to na ten moment listopad udaje nam się zamknąć, ale na grudzień jesteśmy cały czas w trakcie otrzymywania faktur i z lecznic, i od dostawców, więc grudzień będziemy w stanie określić dopiero mniej więcej, nie wiem, w połowie, pod koniec stycznia, na czym tak naprawdę stoimy. Cały czas dalej oczywiście prosimy o pomoc, każda pomoc, każdy grosz, tak naprawdę jeżeli uda nawet nam się zamknąć ten grudzień, to na przyszłość będzie bardzo, bardzo przydatny i pomoże na pewno nam i zwierzakom w funkcjonowaniu. Pani Sylwio, porozmawiajmy o tych akcjach społecznych, charytatywnych, które miały miejsce całkiem niedawno, jeszcze przed świętami. Wspomógł Was domu, Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze. Na czym ta pomoc polegała? Dom Samotnej Matki zrobił zbiórkę rzeczy potrzebnych. To była karma dla zwierząt, to były koce, ręczniki. Po prostu wsparli nas tym, czym po prostu mogli, nie? Była jeszcze dość ciekawa akcja, o której dowiedziałem się przez przypadek. Animals Xmas, czyli Animals Christmas, taka akcja facebookowa z udziałem DJ-ów warszawskich. I oni stworzyli ankietę na Facebooku. W tej ankiecie wzięło udział około 100 schronisk i wasze schronisko wygrało. Z tego co wiem, mają przelać kwotę około 2,5 tysiąca złotych w ramach tej ankiety. To oczywiście te pieniądze to jest efekt koncertów, które oni grali. Czy wie pani coś więcej o tej akcji? Może inaczej, jak schronisko w ogóle się dowiedziało o tej akcji już w trakcie? Tak, dowiedzieliśmy się w trakcie o tej akcji. No, powiem tak, środowiska prozwierzęce działają jakby we własnym sosie, to gdzieś zawsze wychodzi, że jest jakaś tam akcja. Stwierdziliśmy, dlaczego nie, spróbujmy. Zmobilizowaliśmy siły, zaprosiliśmy masę z naszych znajomych, znajomych, znajomych i udało się, wygraliśmy. O nowym schronisku porozmawiajmy. Taka placówka jest niezwykle potrzebna w Zielonej Górze, bo ta, która jest za nami, to już jest przestarzałe schronisko, które tak naprawdę chyba można powiedzieć remontu już nie potrzebuje w tym kontekście, że nie ma co za bardzo remontować. Nowe schronisko, w jakim miejscu by pan widział pracownicy nowe schronisko w Zielonej Górze?
To znaczy na pewno, jeżeli chodzi o nowe schronisko, to musielibyśmy znaleźć miejsce, które będzie oddzielone od zamieszkanej części miasta, tak aby przede wszystkim mieszkańcom też nie sprawiać problemu, nie być uciążliwymi, żeby te spacery były łatwe, ale żeby też łatwy był dojazd ewentualnie, czy jeżeli do jakiejś lecznicy, do weterynarza, czy tak samo czasami musimy podjechać gdzieś po dary, czasami musimy podjechać na interwencję po jakiegoś zwierzaka i ten dostęp też musiałby być tak naprawdę łatwy, a nie gdzieś na bocznych uliczkach leśnych czy coś takiego. No na pewno jesteśmy w trakcie dalej rozmowy z miastem, cały czas jesteśmy w trakcie ustalania miejsca. Na pewno byśmy chcieli, żeby to schronisko, które powstanie, już było całkowicie profesjonalnie od podstaw zbudowane, tak żeby kojce były łatwe do umycia, żeby tych pomieszczeń ogrzewanych było o wiele więcej niż mamy na ten moment, ponieważ w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie wybudować żadnego nowego budynku, a jeżeli by było to nowe miejsce, to już byśmy byli przygotowani tak, aby to było, wszystko grało po prostu od początku do końca. No na pewno będziemy szukać miejsca i tak, żeby nie było one uciążliwe dla reszty mieszkańców Zielonej Góry. Ważne pytanie o pieniądze chciałem zapytać, z jaką kwotą należałoby się liczyć w kontekście wybudowania nowego schroniska i skąd te pieniądze można by było pozyskać? To akurat jest tak, żeby określić finansowo, na ile nam to wyjdzie, to bardzo ciężko by było określić, ponieważ przede wszystkim musimy mieć miejsce, od tego musimy zacząć i jak to miejsce możemy wtedy ewentualnie przygotować, czy jakaś wycinka, czy jakieś równanie terenu, osuszanie terenu, to tak naprawdę jest bardzo dużo niewiadomych, z którymi się spotkamy, tak naprawdę jak będziemy mieli miejsce. No, na pewno, jeżeli chodzi o pozyskanie pieniędzy, to będziemy usilnie dalej uderzać do Urzędu Miasta czy Prezydenta o pomoc finansową, tak samo do mieszkańców, którzy na pewno też się ucieszą, jeżeli to schronisko, to miejsce będzie funkcjonowało o wiele lepiej i będzie w przyjaźniejszym środowisku. No, jest jeszcze możliwość, pod Poznaniem zostało wybudowane schronisko, które zostało sfinansowane też przez Unię Europejską. Na pewno też w tym kierunku będziemy uderzać. O budżet obywatelski. Chciałem się teraz zapytać. Wy wygraliście w 2018 roku budżet obywatelski i te pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzęt diagnostyczny, ale z tego co wiem, to nie jest taka łatwa procedura. Proszę to wszystko wyjaśnić, pani Sylwia. Dokładnie, dlatego że my tych pieniędzy do ręki nie dostaniemy. Miasto ma powołać specjalną komórkę, która jakby będzie zarządzała tymi finansami. Do nas będzie należało zakup sprzętu, natomiast płatności będą właśnie szły przez tą komórkę. Kto państwu najbardziej pomógł w 2018 roku? Mówię tutaj o instytucjach, o osobach prywatnych. Myślę, że praktycznie wszyscy po trochę. I mieszkańcy Zielonej Góry naprawdę wspierali nas w swoich tutaj jakby darowiznach. Również firmy, takie jak na przykład Fast, która przeznaczyła środki do remontu i renowacji kuchni i szpitalika. Także tych firm naprawdę było troszkę i troszkę, nie? Firma Koppel, z tego co tak pamiętam, która jeszcze, no mówię, teraz trudno mi tak wymienić z nazwy, ale było darczyńców sporo. Jak można państwu pomóc? Mówię tutaj z perspektywy zielonogórzanina, mieszkańca, który chce po prostu w jakiś sposób wspomóc schronisko. Mówię tutaj o pomocy niefinansowej. Jeżeli chodzi o taką pomoc rzeczową, no to zawsze są potrzebne koce, z tego względu, że jest okres zimowy, nie jesteśmy w stanie ani wysuszyć, ani wyprać tych kocy, nie mamy takich po prostu masy przerobowej, żeby to przerobić i nam idzie po prostu do utylizacji, więc koce, ręczniki, karma, ale jeżeli już byśmy mogli prosić, to karma wysokiej jakości, najlepiej specjalistyczna, lepiej mniej, ale coś dobrego, co rzeczywiście nam się przyda. Na koniec jeszcze muszę wspomnieć o Sylwestrze, bo wiele piesków pouciekało od swoich właścicieli. Na państwa stronie również taka informacja się pojawiła. Co mamy zrobić, jeśli widzimy takiego pieska, który się błąka i być może po prostu on uciekł z powodu tych fajerwerków, które były? Jeżeli uda nam się znaleźć takiego pieska na terenie miasta czy gmin, które mają podpisaną umowę z Zieloną Górą, no to oczywiście na pewno należy w pierwszej kolejności zadzwonić do schroniska. Dobrze by było w miarę możliwości
możliwości zabezpieczyć takiego psiaka, przygarnąć go na te kilka minut, czasami nawet godzinę, ponieważ jeździmy na bardzo wiele interwencji, zwłaszcza po Sylwestrze. Dzisiaj pracownik już trzeci raz zresztą od rana jeździ po zwierzaki. Dobrze by było zabezpieczyć takiego zwierzaka tak, aby mu się nic nie stało, aby nie uciekł i następnych huków się nie przestraszył, ponieważ prawdopodobnie jeszcze przez tydzień cały czas petardy będą w ruchu. Zabezpieczyć zwierzaka, zadzwonić do schroniska. Nawet jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce poza Zieloną Górą, poza gminą, na pewno będziemy odbierać telefony i kierować już do odpowiednich komórek, które ewentualnie sprawę będą mogli przejąć. Jeżeli nie mieliśmy zgłoszenia o zaginięciu takiego zwierzaka, no to na pewno do schroniska z Zielonej Góry zwierzaka przyjmiemy, udzielimy mu pomocy i będziemy szukać właściciela. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w programie. Ja przypomnę tylko, że więcej informacji na temat tego, jak wspomóc schronisko, znajdą Państwo na oficjalnej stronie schroniska zielonogórskiego. A za dziś dziękuję Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. To był program RZG Interwencje. Mogą nas Państwo oglądać na YouTubie, na Facebooku, na rzg.pl oraz słuchać na 97.1 FM co środę o 12.30. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz.